Dziś w programie powinniśmy rozwiesić siatkę między naszymi gośćmi, bo oboje przebijają piłkę właśnie przez siatkę na co dzień. Jest z nami świetna polska tenisistka, reprezentantka naszego kraju w Pucharze Federacji, ta, która zagrała już na wszystkich wielkoszlemowych kortach. Magdalena Fręk, dzień dobry. Dzień dobry. Jest z nami także dwukrotny mistrz świata w piłce siatkowej. Człowiek, który tak naprawdę zaczynał od piłki nożnej, ale był tylko trampkarzem, pochodzi z małej kujawsko-pomorskiej miejscowości, ale dzisiaj jest na największych sportowych salonach. To Dawid Konarski. Witam cię, Dawidzie. Cześć, witam wszystkich serdecznie. Moi drodzy, znacie zasady sportowego 3x3? Tak. Nie. Przygotowaliście dla siebie pytania? Tak, pytania są. Ale wiecie na pewno, że ja rozpoczynam serię zadawania pytań i rozpocznę tym razem, co pewnie nikogo nie zaskoczy, od Magdy. Magdo, ty cały czas trenujesz. Pytanie tylko, czy robisz to po to, żeby po prostu nie stracić formy i tego czucia piłki, czy masz już może jakieś informacje na temat tego, kiedy mogłabyś zagrać w jakimś najbliższym turnieju? No i jak sobie teraz radzisz? No wiadomo, to jest mega trudny czas, szczególnie dla sportowców, którzy cały czas wyjeżdżają. My cały czas spędzamy za granicą na turniejach, więc z jednego miejsca na drugie. Cały czas coś się dzieje, więc nagle to jak nas zatrzymali w domu i nie można się nigdzie ruszyć, nic zrobić, to po prostu można chodzić tylko po ścianach, bo to już jest za mało miejsc w domu, żebym nie przeszła ileś razy. Także no, staram się utrzymywać na pewno formę fizyczną tak jak mogę. Od poniedziałku wznowiliśmy treningi na kortach. To mamy jakieś informacje, że w połowie lipca może się udać rozegrać pierwszy turniej, ale wszystko to jest tak płynne i tak zależne od tego, co się będzie działo, więc na ten moment robię to generalnie z nudów. No jest to też moja praca, więc muszę jakby podtrzymywać cały czas swój organizm, żeby był w gotowości, ale jest to bardzo ciężkie. Ile osób na korcie przebywa jednocześnie? Tylko ja i trener. To dobrze. Dawidzie, a teraz pytanie do ciebie. Jak już wspomniałem, jesteś dwukrotnym mistrzem świata w siatkówce z 2014 i 2018 roku. Ale ja mam do ciebie takie dość przewrotne pytanie. Czy ty czujesz, że na co dzień pod każdym względem jesteś traktowany jak podwójny mistrz świata? No, na co dzień pewnie nie. No, myślę, że każdy z sportowców nie powinien żyć przeszłością i tym, co już zdobył. No to jeżeli teraz mi tutaj przypomniałeś te tytuły, to gdzieś oczywiście z uśmiechem na ustach do nich wracam, ale no są tylko takie przebłyski wspomnienia. 2014 roku też praktycznie nic nie pamiętam. Ostatnio dzięki przez tą epidemię, która tutaj wybuchła, no to puszczają stare mecze, można sobie coś zobaczyć, więc ja ostatnio dopiero pierwszy raz obejrzałem finał na przykład ze Spodka. To zupełnie nie wiedziałem, co ja robiłem na boisku, czy koło tego boiska, tak samo ta radość. Już pomijam, że totalny brak zarostu i wyglądałem bardzo dziwnie. Młodzieżowo. Młodzieżowo. A tak jak wspomniałeś, no, to myślę, że nie. No, wiadomo, gdzieś jeżeli się pójdzie na zakupy czy coś, jakieś zaczepienie, autograf czy o zdjęcie, to bywa miłe, ale, no, ale tak na co dzień tego nie odczuwam. A w siatkówce działacze, trenerzy, to jest tak, że czerwony dywan rozwijają przed podwójnym mistrzem świata, czy generalnie traktują i wymagają jeszcze więcej? Na pewno wymagają i więcej, ale traktują też, myślę, z takim większym może szacunkiem, aczkolwiek no nie mówię, że nie szacują żadnych innych zawodników. Aczkolwiek dało się wyczuć, przynajmniej teraz, jak byłem w Jastrzębskim, przychodziłem do Jastrzębskiego Węgla, to osoba pana prezesa jakby był taki bardzo, nie wiem, zadowolony, dumny, że dwukrotny mistrz świata może dołączyć do niego, do jego klubu. Bardzo fajne relacje tutaj z panem prezesem mamy do tej pory, mimo że nasze drogi jakby się rozchodzą, ale na pewno gdzieś to ma wpływ oczywiście na kontrakt i na takie podejście do zawodnika. No, aczkolwiek, jak wspomniałem, no, trzeba cały czas prezentować odpowiedni poziom, bo to, że kiedyś się coś wygrało, a teraz się gra słabo, to momentalnie można człowieka zamieść pod dywan. Tytuły nie grają, o tym trzeba pamiętać. Magdo, a teraz wracam do ciebie.
Utarł się taki stereotyp, że tenis to jest dyscyplina dla bogatych. Jak się do tego odniesiesz? Jestem przykładem, że absolutnie nie. Nie, uważam, że jest to sport taki jak inne, że po prostu determinacja, ciężki wysiłek, codzienna praca przede wszystkim. I to absolutnie nie ma reguły, że ktoś musi pochodzić z bogatej rodziny i dopiero wtedy może sobie pozwolić, bo zawsze zdarzają się takie sytuacje losowe, że naprawdę można się wybić, nawet będąc, nie wiem, biednym. Wielu rodziców marzy o tym, żeby ich dzieci były świetnymi tenisistami albo siatkarzami. Taki mają pomysł na poprawienie statusu finansowego swojej całej rodziny. A propos, Dawidzie, pojawiły się ostatnio takie głosy, że planujesz wybrać się i grać do Korei. Czy to prawda? Jeśli tak, to dlaczego? Na pewno jest jakieś ziarnko prawdy w tych wszystkich doniesieniach. No aczkolwiek z oczywistych względów tutaj nie mogę jakby zdradzać swoich planów tak zupełnie. Dlaczego? No myślę, że finanse są jednym z tych powodów. Tutaj nie będę jakby owijał w bawełnę. No wiemy, że sytuacja z wirusem dotknęła masę klubów w Europie, w Polsce, czy chociażby, nie wiem, w lidze włoskiej, która do zeszłego sezonu była uznawana jako ta najmocniejsza, miała najwięcej gwiazd, że tak powiem, w swojej lidze. No i te problemy firm, sponsorów, no dotknęło nas wszystkich i tak samo rozstaliśmy się jakby tutaj z klubem z Jastrzębskiego Węgla, gdzie przed tą epidemią mieliśmy już kontrakt praktycznie dogadany, zostały naprawdę szczegóły i potem złożyć podpisy. Niestety po tej przerwie czterotygodniowej no warunki zupełnie się zmieniły i trzeba było szukać nowego pracodawcy, a myślę, że jak wiemy w świecie siatkówki, Azja, czyli Chiny, Japonia, gdzieś Korea czy Rosja, no to są te kraje, które płacą najwięcej na świecie, więc rozglądając się za finansami, no musiałem w tamte kierunki jakby spojrzeć. Czyli nie potwierdzasz i nie zaprzeczasz. Dokładnie. Magda, a teraz ostatnie moje pytanie z tej serii trzech pytań do ciebie. Dlaczego w tenisie jest tak, że każda zawodniczka, każdy zawodnik ma swoją ulubioną nawierzchnię? Ja nawet pamiętam taki mecz, którym zbudowano za miliony dolarów specjalny kort. Po jednej stronie trawa, po drugiej stronie siatki klej, czyli ta nawierzchnia ziemna. Nie można byłoby zrobić tak, żeby wszyscy grali na jednej nawierzchni? Która twoja jest ulubiona, ta nawierzchnia tenisowa? Przede wszystkim każdy zawodnik jest inny i myślę, że dlatego każdemu odpowiada zupełnie co innego. Jednym zawodnikom będą odpowiadały te same nawierzchnie, ale na przykład piłki się zmienią i już będą zupełnie inaczej się czuli na danym turnieju. Wiadomo też, że dobrze czujemy się na tych nawierzchniach, na których wygrywamy najwięcej meczy. Tam, gdzie wygrywamy turnieje, to chętnie wracamy do tych miejsc, więc to wszystko jest zależne od wyników. Moją nawierzchnią raczej hard, czyli nawierzchnia twarda, co w Polsce jest rzadkością, na otwartych kortach. No właśnie, ostatnio dobiegła ta informacja, że w tym roku nie odbędzie się w ogóle turniej Bella Cup. Ty masz chyba stamtąd całkiem dobre wspomnienia. Wrócisz tam kiedyś jeszcze? No mam nadzieję, że wrócę, aczkolwiek no to jest nawierzchnia ceglana i jeszcze w terminie Wimbledonu, więc no jest to bardzo ciężkie do pogodzenia. W terminie Roland Garros, jeśli dobrze pamiętam, bo to jest na ziemi drugi tydzień miał być. Tak było teraz zaplanowane. Ale spokojnie. W zeszłym roku chyba były akurat eliminacje Wimbledonu. Tak. Bo w tym roku przyspieszyli właśnie o miesiąc ze względu na to. No dobrze, Dawidzie, ostatnie pytanie do ciebie. Ty sporo grałeś w siatkówkę plażową. Teraz dużo mówi się o tych proponowanych rozgrywkach na piasku w okresie wakacyjnym. Zdradź nam, co siatkówka plażowa daje dobrego później w hali, a w czym przeszkadza? Nie wiem, czy się znajdzie jakiś element, w którym przeszkadza. Może później ten nabieg, który na piasku jest specyficzny, bo wybijasz się bardziej z miejsca, nie robisz tych takich kroków, czy no nie masz po prostu możliwości, bo się zakopiesz.
Ale czy w czymś przeszkadza? Raczej nie. Bym szukał samych A w plusów. obronie? Jak się na piasku przyzwyczaisz do takich trochę innych rzutów? No do innych na pewno bardziej na parkiecie się ucierpi, ale taki nawyk sam do wykonywania rzutów na pewno pomaga dużo gra na piasku, bo nie masz tych obaw właśnie i później gdzieś ten taki nawyk ci zostaje, żeby iść do piłki, bo na piasku nie wiem, nie boli. No na hali może to się odczuć trochę inaczej. Tego jesteśmy poobijani, no jak nie wszyscy mają dobrą technikę obrony. Jak chociażby ja, to gdzieś to zawsze czuję każdy mecz na biodrach. Ale myślę, że siatkówka plażowa dużo daje. Sam teraz, bo już te regulacje zostały jakby poluzowane, można iść i w plażówkę pograć. Więc na w najbliższych dniach się wybieram, żeby trochę poodbijać. Myślę, że taki przegląd boiska, pola, więcej zależy od ciebie. Musisz przyjąć, wystawić, zaatakować, zablokować, więc jest ogólno jakby ogólno rozwojowe na każdej pozycji. No wiemy, że na hali jesteśmy bardziej sprecyzowani, no ja jestem atakującym, więc powiedzmy atakuję, rozgrywający tylko wystawia, a libero przyjmuje, a tutaj każdy może robić wszystko, więc jest to taka odskocznia, boisko troszeczkę mniejsze, ale taki przegląd gry, troszeczkę poprawienie techniki na pewno, więc same plusy myślę są zawodników, którzy grają czy spędzają czas na plaży, później przenieść to na halę, myślę, że ma zdecydowanie więcej plusów niż minusów. Tadam! Zakończyła się część moich pytań w sportowym 3x3. Teraz to goście będą przepytywać siebie nawzajem. A jak już się przekonaliśmy w tym programie, pytania potrafią zaskakiwać, ale odpowiedzi czasem jeszcze bardziej. Magdo, skoro ty pierwsza odpowiadałaś, to ty pierwsza także pytaj. To z ciekawości, jak wygląda wasz lot taki interkontynentalny, na przykład jak lecicie, nie wiem, Japonia, czy no gdziekolwiek, Azja, po prostu długie loty, jak to wygląda? Chodzi ci o to, że oni są tacy po prostu wysocy. No, choć, dokładnie. No to teraz, znaczy to by trzeba było podzielić na jakieś nasze fazy czasu, bo jeszcze parę lat temu te loty wyglądały bardzo słabo, bo letaliśmy wszyscy w ekonomicznej klasie. No ja mam niecałe 2 metry, więc też było ciężko, aczkolwiek koledzy, którzy 2,5, 2,6, 2,8, no to naprawdę wychodzili połamani z tych samolotów i to tak dosłownie. No później dojście do jakiejś sprawności, żeby iść na trening, no zajmowało troszeczkę czasu, ale po ostatnich sukcesach jakby reprezentacyjnych nasz związek też stanął na wysokości zadania i latamy już biznes klasą, więc każdy dalszy wyjazd wytniesz to? Proszę powiedz. Jakoś to zmiksujesz. Interkontynentalny. Dokładnie. Teraz podróżujemy w biznes klasie, więc tam już jest wszystko elegancko. W każdych biznesach jest miejsca aż tyle. No może nie jest aż tyle, nie jest super wygodnie, można się rozłożyć praktycznie, no może nie wyprostujemy się tak. No właśnie o to mi chodzi, że bo ja sama ledwo się mieszczę w niektórych, więc pytam jak to jest z waszej strony. No, przez to, że lataliśmy tyle czasu ekonomiczną klasą, więc biznes klasa jakkolwiek by nie była, to jest rewelacja. No tam sobie zegniemy nogi w kolanach i naprawdę można komfortowo tą podróż spędzić. No to jest jak no nie do porównania. No, leciałem i do Rio klasą ekonomiczną, później do Rio klasą biznes i dało się odczuć różnicę delikatnie. Ja miałem okazję wracać z Brazylii. Niestety dla mnie zabrakło już miejsca na wysokości przejścia, tego wyjścia bezpieczeństwa ewakuacyjnego. Na szczęście moja żona była z daleka ode mnie, ale to nie dla mnie, tylko dla niej, bo mogła sobie nóżki wyciągnąć, bo też ma prawie 190 cm wzrostu. Także nie jest lekko. Witajcie w klubie tych, którzy podróż wybierają ze względu na ilość miejsca na nogi, a nie na to, czy jest widok przez okno, czy go nie ma. No dobrze, Dawidzie, to teraz ty zadaj pytanie. Ja? To może takie... Bo sprawdziłem sobie, że chyba najdłuższy mecz Wielkiego Szlema u kobiet trwał chyba z 4,5 godziny. A pytanie mam takie, czy właśnie czasami odbywasz treningi, czy znasz kogoś, kto trenuje, na przykład jakiś sparring, czy gra po prostu 5 godzin, będąc gotowy, że jeżeli na turnieju zdarzy się takie spotkanie, no to ty już wiesz, w kościach masz to przerobione, czy dasz radę. Bo my na przykład w siatkówce z trenerem De Georgiem trenowaliśmy po 3,5 godziny, 3,40, a maksymalne spotkanie trwa 2,45, więc aż nad program trenowaliśmy. I właśnie ciekawi mnie, jak to jest w tenisie, czy też takie długie zajęcia macie.
Znaczy my trenujemy dwa razy dziennie i to jest tenis plus ogólnorozwojówka i to tak 4-5 godzin dziennie generalnie. Jak lecimy już na turniej i jesteśmy przed samym startem, że na przykład mamy 2-3 dni do turnieju, to już wtedy wchodzi tylko godzina tenisa na przykład dziennie i jakieś tam rozruszanie się. Ale na co dzień raczej przerabiamy te 4 godziny na pewno, 4-5. Ale więc nie w jednej jednostce treningowej. Nie, nie, z przerwą, ale później na meczu to wiadomo, dochodzi stres, adrenalina i to wszystko podtrzymuje, jakby jak wpada się w tą koncentrację jednak na meczu, na tym wyniku, no to się nie odpuści przeciwnikowi. Pamiętaj, Dawid, też o tym, że w tenisie mają fajne przerwy. Po wszystkich nieparzystych gemach mogą sobie na kilkadziesiąt sekund iść usiąść na ławeczkę, coś zjeść, zregenerować się, napić. No super, także super, to pamiętam, no ale jednak bieganie przy długich wymianach, bo no, jeżeli mecz trwa tak długo, to zazwyczaj wymiany w gemach też są długie, no to trzeba trochę tej wytrzymałości mieć i tak jak tutaj słyszę, no serducho, wynik, presja, sam wiem jak jest, ale no jednak jak organizm nie jest dobrze przytrenowany, to może trochę braknąć przy czwartej godzinie na korcie. Nie? Pracujemy nad tym. Tym bardziej, że w tenisie potwierdzisz to pewnie, Magdo, na pewno to potwierdzisz, tak naprawdę wygrywa się nogami. Jak nie dobiegniesz do piłki i dobrze nie wyprowadzisz uderzenia, no to później się zaczynają problemy. No tak, no trzeba zagrać tą jedną piłkę więcej od przeciwnika. I to wystarczy, żeby wygrać. No jest to ciężki sport, przede wszystkim no, monotonia treningów też, bo jednak codziennie musimy przewałkowywać jednak te tematy. Szczególnie jak nie wychodzi, no to zaczynają się jakieś tam frustracje. Wiadomo, tak jak teraz, jest tyle jeszcze czasu do turnieju, że to w ogóle nawet nie wiadomo, co ze sobą robić, bo sezony przygotowawcze są krótsze, więc no nie wiem, co będzie. Na pewno będzie twoje kolejne pytanie. Okej, dobra. To jak wygląda dzień właśnie z życia siatkarza? Takiego topowego. Nieaktualnie. Aktualnie to myślę, że podobnie jak twój. A tak, no myślę, że bardzo podobnie, no jak każdy chyba zawodowy sport, no też w zasadzie mamy dwie jednostki treningowe dziennie. Aczkolwiek u nas ta poranna to jest bardziej siłownia plus jakieś minimalne elementy siatkarskie, typu nie wiem, przyjęcie zagrywki czy rozegranie przez rozgrywających. No, atakujący w większości klubów mają rano po siłowni wolne, bo naskaczą się po południu. I wieczorem druga jednostka, dwie i pół godziny, dwie w zależności od trenera. No, miałem też trenera, z którym trenowaliśmy trzy i ponad trzy godziny. I też były wyniki, aczkolwiek organizm mocno dostawał w kość. A tak myślę, że niczym większym się nie różni pewnie. No, trzeba wstać, zjeść śniadanie, potem przygotować się na jeden trening, odpoczynek głównie, następny trening, regeneracja, sen i tak w kółko. Na pewno przez to, że nas jest 14 na boisku, no to może nie ma na pewno aż takiej monotonii, bo zawsze jest dużo różnych ciekawych akcji. Tu ktoś dostanie piłką w głowę, tu się ktoś potknie. No więcej pewnie jest takich zaskoczenia na każdym treningu, więc o takiej dużej monotonii nie ma jakby mowy. No, oprócz tego rytmu, który jest z samych treningów, to dużo, dużo ciekawych rzeczy się dzieje na samych treningach. Dawidzie, proszę bardzo. To ja mam jeszcze pytanie odnośnie piłek, bo chyba coś 7 gemów jest wymiana piłek. Nie wiem, czy to nie chcę się teraz pomylić, ale wymieniane są w każdym razie piłki po jakimś czasie. Czy to ma duży właśnie wpływ na grę? Jak się zużyją, jakby były grane, nie wiem, jeszcze 2-3 gemy tymi samymi piłkami, czy to się naprawdę da odczuć taką różnicę? To jest w zależności od rangi turnieju. Na przykład na szlemach pierwsza zmiana jest po 7, później po 9 gemach. Bo do tych 7 doliczamy rozgrzewkę, że jednak ta piłka już się ściera i też w zależności od nawierzchni. Im masz bardziej tam twardą i taką szorstką, tym piłki się ścierają dużo szybciej niż na przykład na trawie, gdzie praktycznie po tych 7-9 gemach to piłka jest nowa. I jest to bardzo duża zmiana w zależności, no mówię, od nawierzchni i od tego, jak one są starte. Ale czasami potrafią dodać parę procent i do serwisów, i do takich kończących uderzeń, no bo jednak no jest jakby przejście.
Czyli miałaś już taki etap, że nie no, tymi piłkami to już się nie da grać, albo nie da się trenować? Dokładnie, tak. Szczególnie na przykład jeszcze jak jest mrzawka gdzieś na korcie, na mączce i ta piłka łapie takiego włosa, jak to my mówimy, i się robi taka puszysta i później naprawdę z przeciwnikiem, który biega i przebija, no to tylko można się, nie wiem, popłakać. No. I czekać tylko na zmianę. Co by to było jakby w siatkówce, co 7 akcji wymieniali piłki, Dawid? No, za dużo by to nie zmieniło. No właśnie. Magdo, czekamy na kolejne twoje pytanie. Tak, to powiedz mi jeszcze, jak lecicie na turniej, na zawody, to jak to wygląda? Ile dni jakby przed musicie być na miejscu i no jakby na zawodach, jak to w ogóle wygląda? A ja widzę, że tu przedstawicielka sportu globalnego, dużo podróżująca, chce się dowiedzieć, czy inni nie mają lepiej przypadkiem. Nie, bardziej chodzi mi, ile muszą, jakby przed spotkaniem, ile, czy macie zaplanowane wcześniej, kiedy macie dokładnie, o których godzinach, czy wiecie to z wyprzedzeniem i jakby ile dni trwa aklimatyzacja u was? No już odpowiadam. To wszystko też w zależności od turnieju, bo mamy taką, nie wiem, Ligę Narodów, gdzie gramy co tydzień na przykład po 3 spotkania w weekend i to są też międzykontynentalne loty z Japonii na przykład do Stanów, więc przed takim turniejem no to po prostu odbywamy lot, załóżmy kończymy grać w niedzielę w Japonii, to w poniedziałek jesteśmy w Stanach, nie robimy nic, wtorek lekki jakby taki rozruch, żeby tylko się dostosować do zmiany strefy czasowej, w środę troszeczkę siłowni, ale też nie za dużo i później trening jakby szóstek, który też nie jest jakby zbytnio, nie że wymagający, ale nie obciąża nas za dużo, bo trener po prostu się obawia o ryzyko kontuzji. No my na ten taki kalendarz Ligi Narodów to zawsze jakby od lat już narzekamy, bo chcą, żebyśmy grali 3 spotkania w najlepszych składach na różnych kontynentach w czasie tygodnia, gdzie to jest naprawdę ciężkie dla organizmów, żeby sobie nic po prostu nie zrobić. A to jest akurat taki turniej tej Ligi Narodów, jak wspomniałem. Ale jak już mamy Mistrzostwa Europy, które odbywają się w konkretnej dacie i tutaj się już nic nie zmienia, no to wtedy w zależności, gdzie są, jeżeli są grane troszeczkę dalej, to lecimy, myślę, tak koło tygodnia wcześniej, bo tutaj zmiana czasów jakby nie jest duża. Rezerwujemy oczywiście gdzieś sobie tam halę i robimy treningi już pod takim większym obciążeniem, bo już nie ma tych dużych lotów. Przed igrzyskami w Rio chyba do Brazylii polecieliśmy na przykład 2 tygodnie wcześniej czy 3, żeby właśnie się dobrze zaaklimatyzować na początku, później taki obóz z większą ilością siłowni 1 tydzień i następny tydzień parę sparingów rozegraliśmy, więc tak to wygląda. A już na samych turniejach między meczami to naprawdę są w zasadzie tylko rozruchy, żeby poczuć trochę piłki na porannym treningu przed meczem i w zasadzie tyle. No musimy być gotowi do kolejnych spotkań, bo tych spotkań też dosyć na tych turniejach nam ostatnio dokładają. Mistrzostwa Europy, nie wiem czy ostatnio śledziłaś, ale już powiększyli liczbę drużyn, no to graliśmy po prostu cały czas, więc tych treningów nie możemy przeprowadzać za dużo, żebyśmy fizycznie po prostu dali radę. Mówi się o czymś takim jak forma turniejowa w takich przypadkach. W dobrej formie jesteście, to czas na ostatnie pytanie w tym programie, Dawidzie. Dobra, to teraz może, znaczy miałem jeszcze jedno, ale już wybiorę to może, bo w tenisie, jak wiemy, trenerów zatrudniają zawodniczki, zawodnicy, więc pewnie u ciebie jest tak samo. I jak to właśnie wygląda? No, zatrudniasz trenera, no i on ci się nie podobają ci się na początku jego metody pracy, no ale żeby to zweryfikować, potrzeba trochę czasu zagrać jeden turniej, drugi, bo no coś ci się pewnie nie, znaczy mam nadzieję, że tak nie jest, że wszystko jest w porządku, ale z biegiem lat pewnie jeden trener będzie ci się bardziej odpowiadał, bądź nie. I właśnie jak to jest z poczucia takiego zawodnika, który sam sobie wybiera trenera, sam mu płaci i sam go zwalnia w razie czego, więc jak tutaj ta sprawa wygląda. Ciekawe. Dokładnie, no u nas jest tak, że my jesteśmy szefami jakby wszystkiego, to my decydujemy o wszystkim. Finalnie, bo wiadomo, że trenerzy są, żeby nam pomagać, ale generalnie to zawodnicy jakby decydują o wszystkim, tak poprzez loty, poprzez hotele i tak dalej, wszystko się na nich jakby opiera. No tutaj akurat mam trenera od 11 lat,
Więc to jest dobre pytanie. Na razie wytrzymuję. Będzie oglądał. Uważaj, bo będzie oglądał i słuchał. Na razie wszystko się układa bardzo dobrze i współpraca naprawdę się układa, więc mam nadzieję, że tak zostanie. Aczkolwiek no wiadomo, no jeśli przychodzi też słabszy moment w karierze, załamanie, no to też zaczyna się dochodzić może, że to trenerzy, że to coś zaczyna się zwalać na innych i to są wtedy te ciężkie momenty i te próby. Czy ci trenerzy są na właściwi, czy są na odpowiednim miejscu, no i tak to wygląda. Ciężka relacja, ciężka tak, dość sytuacja, kiedy to zawodnik rządzi trenerem. No, że zawodnik rządzi, nie powiedziałabym absolutnie, tylko bardziej chodzi o to, że to jednak od zawodnika, no jakby zawodnik jest tym produktem, tym, od którego to się wszystko zaczyna i to jakby on, to zawodnikowi powinno być dobrze i powinien mieć dobre relacje z trenerami, a nie tak, że, no bo jednak on jest szefem. Dawid, powiedz to następnemu trenerowi. Trenerze, ja muszę się czuć dobrze, ja tu jestem produktem. Nie będę na siłowni przerzucał tego i tego na przykład. Ale też jest tak, że trener może sam dostać inną propozycję i sam może wyjść z inicjatywą zmiany. To nie jest tak, że my jesteśmy... No wiadomo, jak trenerowi nie odpowiada, nie wiem, podejście zawodniczki do zajęć, no to przecież nie będzie współpracował, nawet jak ma polecone. No ambitny trener, który oczywiście nie jest tylko po to, żeby być, tylko jak chce coś osiągnąć z danym zawodnikiem, no to zawodniczką, no to musi być współpraca. Dokładnie tak. Słuchajcie, trenerzy są rozchwytywani, zawodniczki, zawodnicy są rozchwytywani, nasi goście też są rozchwytywani. Dzisiaj to była wielka przyjemność wspólnie z Magdaleną Fręch i Dawidem Konarskim. Bardzo wam dziękuję. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy również.